Witam wszystkich radiosłuchaczy, przy mikrofonie Piotr Czapliński. W studiu spotkań KRDP siedzimy nie w ławce, ale przy okrągłym stole. Za oknem zmieniła się aura, słońce świeci już inaczej i w taki sposób, że już jest pewne. Czas iść do szkoły. Z tej miłej okazji dnia 1 września moim gościem jest zastępca prezydenta Ciechanowa, pan Cezary Chodkowski. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Miło patrzeć na idące młode pokolenie Ciechanowian do szkoły. Myślę, że tak. Po wakacyjnej przerwie dzieci, młodzież chętnie idzie do szkoły. Oby tych dzieci, młodzieży nam przybywało i jak najwięcej było w kraju. Tak jest. Panie prezydencie, przygotowałem na dzisiaj kilka zagadnień i pierwsze zagadnienie to sześciolatki w szkołach. Dziś do szkoły muszą trafić wszystkie dzieci urodzone w 2007 roku i od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku. To jest taka duża sprawa w polskiej edukacji, myślę, że sześciolatki trafiają do szkoły. Czy Ciechanów jest na to przygotowany? Tak, to jest nowa sytuacja, nowa sprawa. Dzieci sześcioletnie zaczynają uczęszczać do szkół podstawowych. Ja powiem tak, że my do tej reformy przygotowaliśmy się od kilku lat. W ciągu ostatnich lat przy wszystkich naszych szkołach podstawowych zostały wybudowane place zabaw dla dzieci. Każda szkoła podstawowa ma taki plac zabaw. Ponadto nasze klasopracownie, w których będą się uczyły dzieci 6-7-letnie, zostały doposażone w pomoce dydaktyczne. W ciągu ostatnich lat była to kwota ponad 1 000 000 zł. Były to środki częściowo pochodzące ze środków Unii Europejskiej w ramach programów, które były realizowane w naszych szkołach podstawowych. Ponadto od kilku lat są przeprowadzane remonty w szkołach podstawowych, mające na celu przygotowanie sanitariatów dla małych dzieci, jak również zostały zakupione w naszych szkołach stoliki, ławki z regulacją wysokości. Także myślę, że większych problemów nie będzie. Duża to w tej chwili już jest rola nauczyciela, ale myślę, że mamy kadrę bardzo dobrze przygotowaną. No tak, to jest kolejne zagadnienie, o które chciałem zapytać. Także miło szkoła przywita dzieciaki świeżym nowym sprzętem i też nowymi podręcznikami. I podręcznikami, dodajmy, że tu będą darmowe podręczniki dla pierwszoklasistów. Tak, każdy pierwszoklasista otrzyma za darmo elementarz, książkę do nauki języka angielskiego oraz zeszyty ćwiczeń. Świetnie, także dzieci będą mogły korzystać z nich za darmo zupełnie i elementarz. Miejmy nadzieję, że spodoba się dzieciakom. Także kształcenie zintegrowane. Jeszcze chciałbym zapytać, tutaj lekcja nie musi być tak naprawdę 45-minutowa. Tak, to zacząłem mówić o tym, że teraz duża rola już, wszystko w rękach nauczyciela, to nauczyciel decyduje, kiedy jest czas na zabawę, kiedy jest czas na naukę, nie obowiązują dzwonki. Myślę, że nasza kadra jest przygotowana na to, mamy doświadczonych nauczycieli, którzy cały czas doskonalą się. Powiem tylko, że 80% naszych nauczycieli to są nauczyciele mianowani i dyplomowani. No to jest najwyższy stopień w karierze nauczycielskiej. Tak jest. Także nauczyciele biorą się ostro do pracy biorą się też uczniowie. Jest też inna zmiana tutaj na tym edukacyjnym polu manewrów. Asystent nauczyciela, to też będzie nowy sposób zatrudnienia. To jest nowy sposób zatrudnienia, to jest nowa forma wspierania nauczycieli. Czy ci asystenci będą zatrudnieni w naszych szkołach podstawowych, głównie w klasach pierwszych, to jeszcze tego nie wiemy. Zobaczymy, jakie będą uwagi nauczycieli pracujących w klasach pierwszych, jak i również dyrektorów szkół. W tej chwili, jeśli chodzi o pomoc nauczyciela, to mamy nauczycieli wspomagających. Oni pracują w szkole podstawowej numer 7 i w gimnazjum numer 4, tam, gdzie są klasy integracyjne. Rozumiem. I jeszcze chciałbym tutaj wrócić ze szkoły, wyjść na chwilę do przedszkola. Przedszkola będą przyjmować dłużej, będą czynne dłużej, do 17. Do 17.30 będą czynne wszystkie przedszkola.
Powiem tak, że dla dzieci, które, dzieci 6- i 5-letnich, gdzie jest roczne przygotowanie przedszkolne, opłata powyżej tej podstawy programowej jest obniżona. Rodzice będą płacili tylko 50 groszy za godzinę i w ramach pobytu dziecka w przedszkolach, w ramach tych 10 godzin, wszystkie dzieci 5-6-letnie nie będą miały dodatkowe zajęcia bezpłatne. Będą to zajęcia z języka angielskiego, z logopedii, z rytmiki i z gimnastyki korekcyjnej. Świetnie, czyli rodzice nie będą musieli pędzić na złamanie karku, żeby odebrać dzieci, mogą spędzić ten czas i pożytecznie, i przyjemnie. Także co chciałby pan prezydent życzyć uczniom na nowy rok szkolny? Uczniom? No, przede wszystkim chciałbym tym najmłodszym życzyć, bo to zaczyna się dla nich taka nowa przygoda, aby ta przygoda była dla nich jak najbardziej interesująca, jak najbardziej ciekawa. Nauczycielom wiele satysfakcji, wiele osiągnięć z uczniami, zwłaszcza na egzaminach gimnazjalnych i na sprawdzianach szóstoklasistów. A rodziców prosić o to, aby byli spokojni, bo naprawdę naszym pedagogom można zaufać. Tak, oddaję dzieci w dobre ręce. Szkoła staje się ich drugim domem. My ze swojej strony życzymy samych dobrych ocen. Moim dzisiejszym gościem był pan Cezary Chodkowski, zastępca prezydenta Ciechanowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I mówił do państwa Piotr Czaplicki. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.